Cześć, witam wszystkich wiernych i niewiernych fanów. W dzisiejszym odcinku chciałbym cofnąć się o jakiś tydzień i zabrać was na wyprawę, być może niezbyt niebezpieczną i złą, ale na pewno na taką, na której spotkamy na swojej drodze kilka straszydeł, potworów, tudzież innych dziwolągów. I żeby nie przedłużać zbyt długim wstępem, zapraszam was do samochodu. I tak oto po 2 godzinach jazdy, dzierżąc w dłoniach kupione wcześniej bilety, docieramy w piątek 2 czerwca do Birmingham, a konkretnie na teren National Exhibition Center, czyli Krajowego Narodowego Centrum Wystawienniczego, gdzie w dniach od 2 do 4 czerwca pod nazwą UK Games Expo odbyły się targi gier planszowych, szumnie określane 4. co do wielkości imprezą tego typu na świecie. Po dłuższym poszukiwaniu parkingu, albowiem organizacja w tym zakresie nie była mocno stroną targów, oraz zapłacenie oddzielnie za postój. Tutaj przypominają nam się słowa Jana Kobuszewskiego w serialu Zmiennicy, że każdy musi mieć swoją dolę. Udaje nam się bez opóźnienia i zapowiadanego kotłowania w plecakach wejść do środka, do samej hali, co w sumie było trochę dziwne, biorąc pod uwagę specjalne środki ostrożności, jakie obiecywał przedsięwziąć organizator UK Game Expo po zamachu, który miał miejsce w Manchesterze troszeczkę ponad tydzień wcześniej. Po otrzymaniu identyfikatora z etui wraz ze specjalnie na tę okazję przygotowaną smyczą oraz pochwyceniu egzemplarza programu imprezy udało nam się wejść do środka. Mimo że był dopiero piątek, czyli pierwszy dzień imprezy, okazało się, że hala jest wypełniona po brzegi. Tłum ludzi oblegających stoiska wszelkiej maści, stoły z grami, wydzielone strefy dla dzieci robiły imponujące wrażenie, potwierdzając w 100% skalę imprezy zapowiadaną przez organizatorów, ale jednocześnie bardzo utrudniając poruszanie się i rozeznanie co, gdzie i kiedy, szczególnie, że byliśmy w National Exhibition Center po raz pierwszy. Po chwili jednak udało nam się wszystko poskładać do przysłowiowej kupy i błyskawicznie rozbiegliśmy się w poszukiwaniu zapowiadanych atrakcji, oczywiście tych wliczonych w cenę biletu, bo za dodatkowe typu udział w prelekcjach, warsztatach czy spotkaniach z twórcami, projektantami gier należało oddzielnie, w sumie dosyć słono zapłacić. Zgodnie zresztą z sentencją, którą przytoczyłem kilka minut wcześniej, że każdy musi mieć swoją dolę. Szybko okazało się jednak, że targi UK Games Expo zostały niemal całkowicie zdominowane przez Eurogry, co wprawiło nas w lekką konsternację. Długo bowiem, pomimo tego, że już kilka tygodni wcześniej znaliśmy listę wystawców, na której oczywiście próżno było szukać takich tuzów jak Victory Point Games, GMT czy Worthington Publishing, to liczyliśmy jednak, że znajdziemy coś dla siebie na stołach przeznaczonych dla samych graczy, nie dla wystawców. Wszak na kilkadziesiąt tychże stolików musiał się według nas znaleźć przynajmniej jeden bądź kilka, gdzie było miejsce na zacne tytuły. Szybko jednak okazało się, że tak nie jest i wypatrzyliśmy tylko jeden stolik z grą wojenną, której tytułu niestety w danej chwili nie pomnę. Pamiętam tylko, że dotyczyła ona pierwszej wojny światowej w skali ogólnoeuropejskiej, zapewne dlatego jakoś z powodu właśnie czasu, w którym działa się jej akcja, jakoś z tego powodu zapewne nie utkwiła mi na dłużej w pamięci. Lekko zniesmaczeni, chcąc przekierować swoje nastawienie, udaliśmy się w tym celu w kierunku stoiska rodaków z Phalanx Games, gdzie udało nam się porozmawiać z twórcami Hannibala oraz obejrzeć wszystkie komponenty tej gry. Trzeba przyznać, że rzeczywiście bardzo elegancko wykonane i zaskakujące oryginalnymi rozwiązaniami, na przykład mapą wydrukowaną na macie, czy bardzo dużymi i szczegółowymi figurkami oraz naprawdę nietuzinkowym kartholderem. W celu potwierdzenia prawdziwości mojego opisu oddam na chwilę głos jednemu z twórców gry. Dzień dobry. To, co tutaj widzicie, to jest prototyp już, to są komponenty takie, jakie będą w Hannibalu, w Hannibalu Hamilton. Mamy tutaj
dwie figurki wodzów, praktycznie w takim rozmiarze, w jakim one będą w grze. Mamy też wielką matę, tak wielką, że nie mieści nam się na żadnym stole, więc musieliśmy ją tutaj zdeponować z tyłu stoiska. I mamy tutaj taki part holder, czyli podstawkę pod karty, jak widzicie w stylu okrętu z epoki. Myślę, że to wszystko razem pokazuje, jakiej jakości będą komponenty. Prawda, że ładne? Ale najładniejsze miało dopiero naszym oczom się ukazać. Gra kooperacyjna UBOT tego samego wydawnictwa. Naprawdę wizualne cudeńko i majstersztyk, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Pozostaje mieć nadzieję, że jest tak samo grywalna i ciekawa, na jaką wygląda. Albowiem przy tak ogromnej powierzchni hali i ilości wystawców, a co za tym idzie punktów programu do zaliczenia, nie mieliśmy specjalnie czasu na zapoznanie się z zasadami tej gry i pobiegliśmy dalej. W sumie może i bez sensu, bo dalszy obchód między stoiskami utwierdził nas jedynie w przekonaniu, że UK Games Expo nie jest w żadnym wypadku imprezą dla nas, maniaków wojen, stosów bloczków lub żetonów na mapie, czy mózgożernego spędzania długich, ale klimatycznych godzin nad planszą. Generalnie eurogry w natarciu i pełnym rozwinięciu, poza kilkoma wyjątkami, m.in. właśnie tymi znajdującymi się w szerokiej ofercie Phalanx Games, i to zarówno nowymi, jak i wcześniej wydanymi tytułami. Nie sposób nie wspomnieć tutaj również o odbywających się na targach turniejach, które dotyczyły bardzo różnych gier, tylko całkowicie tytułów eurogrowych. Oczywiście turnieje, za które trzeba było, a jakże, dodatkowo zapłacić. Jak również na terenie targów co i rusz mogliśmy obserwować bardzo różne, czasami rzeczywiście oryginalne i ciekawe cosplaye, coś dla fanatyków, aczkolwiek nie wiem, czy stricte dla nas. Na marginesie należałoby również wspomnieć o dość ślicznej reprezentacji graczy bitewnych, którzy na targach prezentowali swoje wspaniale wykonane makiety i prześlicznie pomalowane figurki. Było ich całkiem sporo i było na czym oko zawiesić. Nie chcę, żebyście zrozumieli mnie źle, ale targi UK Games Expo były naprawdę świetnym sposobem na spędzenie czasu w weekend z rodziną i znajomymi. Nasze dzieci miały przy tym zapewnioną masę atrakcji i ubaw przez cały dzień, a i niezwiązani z tematem znajomi zdaje się, że połknęli bakcyla, okaże się na jak długo. Nie są to jednak w żadnym wypadku targi dla starych wojennych wyjadaczy. Ci co najwyżej mogli się przejść po stoiskach z eurogrami, traktując je jako zapoznanie z szeroko pojętym folklorem czy egzotyką, ewentualnie mogli skorzystać z możliwości dokonania zakupów w sklepach z grami, które szczęśliwie stanęły na wysokości zadania i przygotowały godną targów ofertę. I to zarówno w zakresie cen, jak i tytułów. Może w sumie nie wszystkie, ale na pewno większa część tak. Właśnie na ten przykład udało mi się nabyć o połowę taniej grę, na którą polowałem już od dłuższego czasu, ale od zakupu której powstrzymywała mnie relacja cena-zawartość komplikacja. A tak zapewne niedługo obejrzycie odcinek, w którym ją uroczyście otworzę, i to chyba jest największy pozytyw mojej obecności na tych targach. Wracając jednak do tematu, UK Games Expo to raczej impreza, to impreza na pewno ciekawa w jakimś sensie, którą można i warto zobaczyć z bliska, jako że w ramach ciekawostek jest przecież co na niej oglądać, ale wnioski niech każdy na podstawie tego, co widzi i słyszy, wyciągnie sam, bo ja naprawdę szczerze informuję, że nie znajdziecie tutaj gier, które mogłyby poruszyć wasze twarde, heksowe serca czy obszarowe umysły. Tak więc do zobaczenia, ale zapewne już zupełnie gdzie indziej. Cześć!